Gry komputerowe i marnowanie życia w piwnicy. Mamy przyjemność żyć w czasach wspaniałych sprzętów i tytułów, a przede wszystkim żyć w pierwszym kwartale 2024 roku, kiedy to na dobre rozpoczęło się pompowanie balonika odnośnie nowych konsol. Szczególnie tego jednego konkretnego, w dużym cudzysłowie, nowego modelu, który jest nam tak bardzo potrzebny jak port Gothica na Game Boy Advance. Choć to akurat byłoby całkiem ciekawe. Uwaga! Niniejszy materiał to, o zgrozo, opinia i nie musisz się z nią zgodzić. Oglądasz na własną odpowiedzialność. Moim nowym hobby od ostatniego czasu jest przeglądanie sobie newsów od poważnych portali growych, których intencją jest nic innego jak pompowanie balonika na podstawie plotek czy innych przecieków, domysłów bądź opinii osób z branży, biorąc to za jakieś pewniaki bez żadnego oficjalnego pokrycia. Najwidoczniej w giereczkowym świecie nie dzieje się zbyt dużo, a prawdą też jest, że ile można pisać o Baldur's Gate 3, albo o tym, że kolejna, nowa, generyczna gra AAA upadła na twarz. Chociaż dobrych wieści nigdy za wiele. A mój faworyt w ostatnim czasie? Wszelkie przecieki odnośnie PlayStation 5 Pro. Z premierą w tym roku ujawniono niską cenę, ale jest jeden problem, a sam news zaczyna się słowami: niedawno poznaliśmy pierwsze szczegóły PlayStation 6, które ma być najmocniejszą konsolą nowej generacji. Ja już naprawdę pomijam to, kto chciałby w tym momencie nieironicznie dostać PlayStation 5 Pro, ale spokojnie też do analizy tego sprzętu przejdziemy sobie dalej i takiej małej oceny jego sensu w ogóle, ale przecieki już o PlayStation 6 i pompowanie się informacjami na temat nowej generacji? No ja na przykład dalej czekam, aż obecna się zacznie, ale okej. Okay. A w naszym newsie dalej typowa sztampa. Jakaś tam potencjalna specyfikacja, premiera w drugiej połowie roku, koszt 500 dolarów? No, przyznaję, że to całkiem podejrzanie szczegółowe dane jak na tego rodzaju przeciek, ale też zapytacie, gdzie tkwi haczyk, o którym wspomniano w nagłówku? Tak nie za bardzo o tym w newsie napisano cokolwiek. A wiecie, dlaczego PlayStation 5 Pro ma pojawić się jeszcze w tym roku? Wszystkiemu winne ma być GTA 6. Wedle serwisu Onet Przegląd Sportowy. I rzeczywiście, nadchodzące GTA na początek ma zadebiutować wyłącznie na konsolę, co jest już pewną praktyką Rockstara względem ich nowych gier, by wycisnąć więcej kasy. Dla niektórych jednak brzmi to jak świetna okazja i chyba jedyne przeznaczenie PlayStation 5 Pro, bo tylko mocniejszy model da radę obsłużyć 60 klatek w tym tytule, czy inne 4K. Tobie, drogi oglądający, pozostawię już ocenę, czy kupowanie nowego sprzętu tylko dla jednej gry brzmi jakkolwiek rozsądnie. Nasz Onet Przegląd Sportowy zarzucił jednak pewną ciekawą sentencją. Spadek zainteresowania konsolami do gier wideo jest zauważalny zarówno u Microsoftu, jak i u Sony. Liczba sprzedanych urządzeń nie satysfakcjonuje oba podmioty, a oczekiwania nie są spełniane. A teraz uwaga! Analitycy są zgodni, że spadek zainteresowania wiąże się też z oczekiwaniami graczy na lepszą konsolę. Albo w tym przypadku analitycy się trochę odkleili, albo typowy konsolowiec to jakiś NPC, który potrzebuje mieć zawsze wszystko najnowsze. I szczerze nie wiem, jak hipotetycznie mocniejsza konsola miałaby być dopiero powodem, by skłonić kogoś do kupienia konsoli nowej generacji, skoro obecnie istniejące PlayStation 5 nie okazuje się najwidoczniej na tyle ciekawym i interesującym sprzętem i nie ma na tyle ciekawej zawartości, by jednak przekonać do swojego zakupu. Czy potencjalne podbijanie grafiki to aż tak mocna karta przetargowa, czy chodzi po prostu o sam fakt posiadania czegoś nowego. I w tym momencie kapitalizm z podbiciem dopaminy wchodzą za mocno. Szczególnie, że w 2024 roku nie jest zapowiedziany absolutnie żaden tytuł ekskluzywny na PlayStation 5, więc tym bardziej nie wiem, dlaczego wersja Pro miałaby być jakąkolwiek kartą przetargową w tym przypadku. W każdym razie, w przypadku naszego newsa mamy jeszcze jednego ciekawego kwiatka. GTA 6 będzie początkowo dostępne jedynie na PlayStation 5 i
Xboxa One. No to miło, że myślę o poprzedniej generacji Xboxa. Co tam w Series X, frajerze? Nie pogramy w GTA 6. Ta mądra sentencja już chyba idealnie podsumowuje rzetelność informacji, które są nam przekazywane w tym sezonie ogórkowym. Te wszystkie newsy i ich nagłówki mają też jedną wspólną cechę, jaką nie jest stawianie hipotez czy innych pytań odnośnie tego, czy PlayStation 5 Pro w ogóle powstanie, bądź inna rzetelna analiza. W tych wiadomościach stawiana już jest teza, pewniak, nawet pomimo tego, że nie ma, co słuszne podkreślenia, żadnego oficjalnego potwierdzenia, że PlayStation 5 Pro pojawi się. I zaznaczę to jeszcze raz, to zwykła spekulacja i rozsiewanie plotek, bo zapewnia to portalom kliknięcia i wywołuje emocje, a i zapewne samemu Sony taki stan rzeczy jest na rękę, bo zapewnia to zainteresowanie ich marką w ogóle. Nie uważam jednak, że przecieki, które rzeczywiście się zdarzają i nierzadko potwierdzają, czy inne analizy, to coś całkowicie złego. Niestety w naszym omawianym przypadku często brak jest rzetelności czy innej chłodnej kalkulacji, a powielane są tak naprawdę bzdury, które każdy może sobie na poczekaniu wymyślić i pochwalić się nimi w internecie. I podobne bzdury, chyba wyłącznie dla kliknięć, rozsiewają już też co niektórzy twórcy internetowi, którzy również nie stawiają hipotezy, tylko PlayStation 5 Pro traktują jako pewniak z uwagi na chociażby to nieszczęsne GTA 6. Przez co też typowy użytkownik internetu z różnych źródeł bombardowany jest takimi pewniakami i sam zaczyna podświadomie wierzyć, że ta mityczna wersja Pro powstanie. Skoro tak bardzo przekonane są o tym różne, niezależne źródła, czytasz potem bzdury na różnych grupkach tematycznych na Facebooku, a błędne koło trwa w najlepsze. Idąc innym przykładem portalów newsowych, serwis PPE rzucił stwierdzeniem, że PlayStation 5 Pro to kontynuacja koncepcji PS4 Pro. Nie, że mogłaby być to kontynuacja, tylko że jest to kontynuacja. Szczerze wierzę, że fakt istnienia PlayStation 4 Pro może już być pewnym światełkiem nadziei, że swoją mocniejszą wersję dostanie również piątka. Szczególnie, że mocarniejsza wersja czwórki została zapowiedziana na 2 miesiące przed swoją premierą, czyli dość nagle. Tylko że PlayStation 4 Pro nie było szczególnie potrzebne. Odnoszę wrażenie, że swego czasu była to po prostu odpowiedź na chwilowe zachłyśnięcie się branży na granie w 4K. Bo rzeczywiście, PS4 Pro potrafiło wyświetlać niektóre gierki w rozdzielczości powyżej Full HD, choć 4K w jej przypadku to mocno naciągana sprawa. Padło HDR, a część tytułów dostała wsparcie 60 klatek, nieobecnych często w wersji podstawowej i nic konkretnego poza tym. I w praktyce też to wersja Slim PS4 cieszyła się największą popularnością, a wersja Pro była tak naprawdę ciekawostką. Z kolei kolejne przecieki mają sugerować, że PlayStation 5 Pro ma być nawet do, uwaga, 45% mocniejsze od obecnej wersji. Albo nawet 2-3 razy mocniejsze, zależy co sobie wymyślicie. A Sony i AMD miały razem pracować nad usprawnieniem ray tracingu i już na łamach newsa w serwisie Interiagry stwierdzono, że GTA 6 będzie zbyt zaawansowane, by obecne PS5 sobie poradziło z nadchodzącymi graficznymi wodotryskami. A źródłem tych doniesień jest film na YouTubie. Na pewien sposób to wszystko wydaje się być zabawne, dlatego że niedawne Final Fantasy VII Rebirth na PlayStation 5 trochę graficznie kuleje i nie chodzi mi o to, że gra jest brzydka. Co to, to nie. Standardowo bowiem tytuł ten oferuje tryb wydajności oraz jakości. I w tym pierwszym przypadku mamy eleganckie 60 klatek na sekundę, ale przy tym grafika bywa rozmyta, obiekty w tle są trochę rozpikselowane. 3 lata z kawałkiem od premiery nowej konsoli, a utrzymanie wyraźnej gry i w stałej płynności jest najwidoczniej zadaniem niemożliwym do zrealizowania. I tak idąc pewnym przykładem, mam tutaj pudełko od naszego pięknego PlayStation 5. I słuchajcie, co my tu mamy? HDR, 4K, 120 klatek, 8K. Pozostawię to już bez szerszego komentarza. I nawet w kontekście tego naszego nieszczęsnego GTA 6 nie jest to dla mnie żaden powód, by teraz bohatersko pojawiło się PlayStation 5 Pro i zaoferowało nam nasze upragnione 60 klatek na sekundę i wyraźne gry. To wszystko to jest dla mnie prędzej powód, by się teraz załamać ponownie nad stanem branży i albo się z konsol zacząć śmiać, albo nad nimi płakać. To już zależy od preferencji. Mocniejsza wersja PlayStation 5 brzmi dla mnie jak splunięcie na konsumenta,
konsumenta i sztuczne podbijanie wymagań gier, by pokazać temu konsumentowi, że jego 3-letnia konsola już nie domaga. Pomijając, że przez skalperów i zawyżanie cen przez markety, ten konsument kupił swoją konsolę dopiero rok temu. Odrobinę lepsza grafika w grach kompletnie nie trafia do mnie jako argument przemawiający nad sensem istnienia wersji Pro, a niestety jego pojawienie się może być już początkiem nowej, patologicznej i antykonsumenckiej mody, gdzie masz już nieco 6-7 lat wydawać ponad 2000 zł na nowy sprzęt, a co 3 lata z kawałkiem, bo deweloperom nie chce się już wystarczająco optymalizować swoich gier i będziesz się jeszcze z tego cieszyć, bo w końcu otrzymasz mocniejszą wersję swojej ukochanej konsoli i endorfiny w mózgu szaleją. I przy okazji takich niedomagań konsol czasami pojawiają się argumenty, że te konsole to w ogóle już powinny iść do piachu, bo hamują rozwój technologiczny. No właśnie, PlayStation 5 Pro najwidoczniej chce temu przeczyć i nie hamować rozwoju technologicznego, tylko gdyby ten rozwój technologiczny tak sobie szalał, no to szczerze wierzę, że wiązałoby się to właśnie z koniecznością wydawania kilku tysięcy co 3 lata na upgrade sprzętu, by być na topie ze wszystkim na bieżąco i tak jakby chyba nie każdy ma na to pieniądze. Jeżeli PlayStation 5 Pro naprawdę powstanie, to będzie to kolejny dla mnie dowód, że Sony okropnie miota się w polityce względem PlayStation i nie potrafi sensownie zainteresować swoim produktem, idąc na okropnie dziwne skróty. A w kontekście braku zapowiedzianych ekskluzywów i całkowitym brakiem zadbania o własne sprzęty, wersja Pro będzie wyglądać jak wycieranie sobie twarzy innymi deweloperami, bo Sony daje tylko sprzęt, licząc, że to inni twórcy gier pociągną jego żywotność. Obecnie tak właśnie wygląda sprawa PlayStation VR 2, a w takiej sytuacji też znalazła się lata temu PlayStation Vita, która nie skończyła zbyt dobrze. PlayStation Vita 2 znajduje się w produkcji. Boże, ku Jezu, przestańcie! Ale cóż, cała ta sprawa z PlayStation 5 Pro to na pewno nie jest sytuacja Nintendo i jego 3DS-a oraz New 3DS-a, w których różnice były naprawdę spore, bo i wiązały się z poprawą unikalnych cech konsoli. A sprawa jest też o tyle ciekawa, że to właśnie New 3DS dostał kilka dedykowanych sobie wyłącznie gier, które no nie chcą odpalić na zwykłym 3DS-ie. I gdyby taka sytuacja wydarzyła się teraz, że PlayStation 5 Pro otrzymałoby wyłącznie sobie dedykowane jakieś akcesoria, funkcje czy nawet gry, to rzeczywiście byłby to całkiem niezły argument, żeby się szczerze zainteresować tym Pro i zadać sobie pytanie, czy to już nie będzie nowa generacja. Tylko że z drugiej zaś strony byłoby to całkowite splunięcie na posiadaczy obecnej PS5. Nie będę też nawet jakoś rozlegle wspominał o tym, że swego czasu było mnóstwo plotek dotyczących tego, że ten tutaj gagatek dostanie swoją wersję Pro i niektórzy byli tak święci o tym przekonani, że daliby sobie za to niemal rękę uciąć. W praktyce jednak pojawił się nowy sprzęt i rzeczywiście okazał się nim OLED, który wydajnościowo jest dokładnie taki sam jak zwykły Switch. Zatem mam pewne uzasadnione powody, by wszelkie doniesienia o PlayStation 5 Pro traktować z takim dosyć mocnym przymrużeniem oka. Za to doniesienia na temat Switcha 2 też podbijają internet i też możemy wyczytać różnych bzdur na ten temat na zasadzie, bo mi się tak wydaje, albo tak powiedział gościu na filmiku na YouTubie, no bo przecież znowu był jakiś potężny wyciek. Tutaj od razu muszę wam zaspoilerować dalszą część tego filmu, bo tak jak w przypadku PlayStation 5 Pro, tak w przypadku następcy Nintendo Switcha nie ma żadnych oficjalnych doniesień czy potwierdzeń. Ponownie jednak powodem całego zamieszania wokół potencjalnej nowej konsoli Nintendo ma być wyciek danych z serwerów Nvidia i wedle informacji przekazanych m.in. przez serwis gra.pl, Switch 2 ma posiadać układ graficzny Nvidia, wsparcie ray tracingu i technologię DLSS 2.0. Pogłoski mówią też o premierze w marcu 2025 roku. A premiera miała być w tym roku, ale wiecie, oni tam w Nintendo nie chcą, by były niedobory sprzętu i w ogóle. Poza tym to nowymi grami będzie Mario, Zelda i Pokémony. O, to bardzo odkrywcze spostrzeżenie i wcale nie jest tak, że Nintendo zawsze na premierę swojej nowej konsoli dostarcza jakąś Zeldę czy innego Mariana. Nie, 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 to info z pierwszej ręki. Mój wujek
pracuje w Nintendo. Obok tych informacji z przecieku, to mamy tutaj naprawdę mnóstwo zapychaczy i innych bezpiecznych formułek, które no za wiele nie wnoszą. A taki styl pisania zdaje się być już pewną praktyką przy tego rodzaju kategorii informacji. Ale rzeczywiście Switch jest już z nami prawie 7 lat i dla konsoli bywa to już wystarczające, by poszła do spania i przyszedł następca. Sam fakt spekulowania na temat Switcha 2 nie jest taką całkowitą bzdurą. Bzdurą jest pompowanie się do informacji z różnej maści przecieków i ponownie sposób, w jaki serwisy internetowe formułują przekazywane informacje. Sam obecny nam Switch nie sprawia jeszcze wrażenia, jakby miał się kończyć. W porównaniu do PlayStation 5 wciąż dostaje nowe gry ekskluzywne, choć rzeczywiście są to już różnej maści remake'i czy inne remastery gier z poprzednich konsol Nintendo, bo w jego wieku to średnio opłaca się dostarczać zupełnie nowe tytuły. A i tak jak na wyobraźnię soniarzy względem PlayStation 5 Pro działa GTA 6, tak zapowiedź Pokémonów Z-A, z której absolutnie nic nie wynika, rozbudza wyobraźnię, jakoby miałby być to tytuł na właśnie Switcha 2. A jak ten Switch 2 miałby wyglądać? Jakie bebechy miałby mieć w sobie? Cóż, wszyscy mówią o bohaterskim podbiciu wydajności rozwiązaniami technologicznymi od Nvidia, a przede wszystkim DLSS. Jak będzie w rzeczywistości, nie wiadomo, ale i tak będziecie przez różne serwisy pompowani podejrzanie szczegółowymi technikaliami, które w praktyce o niczym nie świadczą, bo dopiero gry i to, co zaoferują, jest ostatecznym dowodem. Ale w międzyczasie można się trochę nahypować cyferkami i procentami. W porównaniu do PlayStation 5 Pro, przynajmniej w tym przypadku, możemy być pewni, że następca Nintendo Switcha pojawi się na pewno, bo to naturalna kolej rzeczy. Szkoda tylko, że przed oficjalną zapowiedzią ze strony Nintendo naczytamy się wielu bzdur. I oczywiście dopuszczam do siebie myśl, że część przekazywanych przez różne serwisy informacji może się potwierdzić, tylko ponownie dostrzegam tutaj problem ze sposobem, jakim są te informacje nam przekazywane i w jaki sposób się wszystko formułuje. Bo traktuje się przecieki i spekulacje jako prawdę objawioną. Z chęcią poczytam, jakie wy macie podejście co do pompowania balonika odnośnie nowych sprzętów, bo ja się tutaj już podzieliłem swoją opinią. Mogę mieć tylko jedną małą prośbę, by naprawdę z potężnym przymrużeniem oka traktować wszelkie maści tego rodzaju spekulacje, dopóki nie zostanie cokolwiek oficjalnie jakkolwiek zapowiedziane czy zaakcentowane. A za ocenę tego filmu czy inną subskrypcję również się nie obrażę. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do następnego. Cześć!